Howard Phillips Lovecraft. Opowiadanie pod tytułem Biały statek. Nazywam się Basil Elton i jestem latarnikiem na North Point, jak był mój ojciec i dziadek. Szara latarnia morska stoi z dala od brzegu, ponad posępnymi, omszałymi skałami, które piętrzą się podczas odpływu, a w porze przypływów nikną wśród spienionych fal. Przez stulecie w jej blasku przepływały okręty siedmiu mórz. Za czasów mego dziadka było ich wiele, nieco mniej za czasów mego ojca. Teraz zaś widuję je tak rzadko, że czasami odczuwam dojmującą samotność, jakbym był ostatnim człowiekiem na ziemi. Z dalekich stron przypływały białe żagle prastarych statków. Przybywały ze wschodu, gdzie słońce praży złociście, a wśród dziwnych ogrodów i mrocznych świątyń unoszą się słodkie zapachy. Starzy kapitanowie często przesiadywali u mego dziadka i opowiadali mu o rzeczach, którymi on dzielił się potem z moim ojcem, a mój ojciec przekazywał później mnie, snując swe historie w długie jesienne wieczory, kiedy wiatr ze wschodu zawodził tajemniczo. Wiele czytałem o tych rzeczach, tych i innych, pogrążając się w lekturze ksiąg otrzymanych od owych ludzi w czasach, kiedy byłem jeszcze młody i przepełniony żądzą wiedzy. Dziś wiem, że wspanialsza od wiedzy starych nauk zawartych w książkach jest sekretna mądrość oceanu. Błękitny, zielony, szary, biały lub czarny, gładki, spieniony bądź wzburzony ocean nigdy nie milknie. Z początku opowiadał mi jedynie drobne, krótkie historyjki o spokojnych plażach i pobliskich portach, ale w miarę upływu czasu bardziej się zżyliśmy i zdradzał mi wiele tajemnic odległych zarówno w czasie, jak i przestrzeni. Często, o zmierzchu, szare opary na linii horyzontu rozstępowały się, pozwalając mi dojrzeć znajdujące się za nimi drogi. Niekiedy też, nocą, gdy ocean uspokajał się, mogłem zajrzeć w głąb jego fal. Wizje te pozwalały mi zrozumieć przeznaczenia, które istniały i istnieć mogły, jak również te, które istnieją do dziś. Ocean jest bowiem dużo starszy niż góry i przepajają go sny oraz wspomnienia samego czasu. Biały statek przypływał zawsze z południa, w porze pełni księżyca. Przemykał gładko i bezszelestnie ponad falami oceanu, niezależnie od tego, czy były spokojne, czy spienione, czy wiatr był łagodny, czy porywisty. Którejś nocy wypatrzyłem na pokładzie brodatego mężczyznę, odzianego w długą szatę, który zdawał się przyzywać mnie, bym popłynął wraz z nim ku odległym, nieznanym brzegom. Wielokrotnie widywałem go później w blasku księżyca i za każdym razem nieodmiennie mnie przywoływał. Bardzo jasno świecił księżyc owej nocy, kiedy odpowiedziałem na wezwanie i po moście ze złocistych promieni przeszedłem ponad falami morza na pokład białego statku. Przyzywający mnie mężczyzna powitał mnie w łagodnym języku, który najwyraźniej doskonale znałem, a gdy pomknęliśmy ku tajemniczym krainom południa, skąpanym w złocistym blasku księżyca w pełni, godziny rejsu omilały nam dźwięczne, łagodne i melodyjne pieśni wioślarzy. O świcie, gdy lśniło zaróżowione niebo, ujrzałem zielone brzegi lądów, jasne, piękne i zupełnie mi nieznane.
Z morza wznosiły się majestatyczne tarasy skąpane w zieloności i naszpikowane drzewami, upstrzone tu i ówdzie błyszczącymi białymi dachami oraz kolumnadami dziwnych świątyń. Kiedy zbliżaliśmy się do zielonego brzegu, brodaty mężczyzna opowiedział mi o tym lądzie zwanym Żar, w którym mieszkają te wszystkie sny i myśli o pięknie, które choć raz zagościły w ludzkich umysłach, aby zostać natychmiast zapomniane. Przyjrzawszy się ponownie tarasom, stwierdziłem, że to, co powiedział ów mężczyzna, było prawdą. Pośród widoków roztaczających się przede mną ujrzałem bowiem wiele rzeczy, które zdarzyło mi się widzieć poprzez mgły na skraju horyzontu i w fosforencyjnych głębiach oceanu. Były tam fantastyczne formy i kształty przekraczające moje najśmielsze wyobrażenia. Wizje młodych poetów, którzy umarli w nędzy, zanim świat zdołał dowiedzieć się o tym, co widzieli i o czym śnili. Stopy nasze nie stanęły jednak na pochyłych połaciach łąk Żaru. Mówi się bowiem, że ten, kto po nich stąpa, nigdy już nie powróci do brzegów swojej ojczystej krainy. Kiedy biały statek oddalał się bezgłośnie od świątynnych tarasów Żaru, w oddali, na horyzoncie, ujrzeliśmy wieżę potężnego miasta. Brodacz zaś poinformował mnie. To Talarion, miasto tysiąca cudów, w którym mieszkają wszystkie tajemnice, jakie człowiek na próżno starał się zgłębić. Kiedy spojrzałem ponownie z bliższej odległości, zobaczyłem, iż miasto to różniło się od tych, jakie miałem okazję widzieć na jawie i we śnie. Wieże jego świątyń wznosiły się ku niebu tak wysoko, że nie sposób było dostrzec ich wierzchołków, a daleko poza horyzont rozciągały się posępne, szare mury, przed którymi widać było nieliczne dachy, dziwaczne i złowieszcze, ozdobione bogatymi fryzami, nęcącymi płaskorzeźbami. Bardzo pragnąłem odwiedzić owo fascynujące i odrażające zarazem miasto. Poprosiłem brodacza, aby wysadził mnie na lśniącym nadbrzeżu, nieopodal ogromnej, pokrytej zdobnymi rzeźbiami bramy Akariel. On wszakże w łagodny sposób odmówił, stwierdzając: do Talarionu, miasta tysiąca cudów, weszło wielu, żaden jednak nie powrócił. Ulice tego miasta przemierzają jeno demony i szalone istoty niebędące już ludźmi. Zaułki zaś bielą się od niepogrzebanych kości tych, którzy ujrzeli zjawę Lati władającą miastem. Biały statek pozostawił więc w tyle mury Talarionu i przez wiele dni podążał w ślad za mknącym na południe ptakiem, którego lśniące upierzenie przypominało barwą niebo, z którego się wyłonił. Następnie oczom naszym ukazało się wspaniałe wybrzeże mieniące się różnobarwnym kwieciem, a nieco w głębi lasu dostrzegliśmy urocze, wonne gaje i kępy drzew skąpane w promieniach stojącego w zenicie słońca. Wioślarze, których nie widzieliśmy, ponownie zaczęli śpiewać melodyjne pieśni, które od czasu do czasu przerywał delikatny śmiech. Ja zaś, ogarnięty pragnieniem jak najszybszego ujrzenia z bliska owych wspaniałości, zacząłem ich ponaglać. Brodacz nie odezwał się słowem, lecz przyglądał mi się, kiedy zbliżaliśmy się do ozdobionego liliami brzegu. Nagle od strony kwiecistych łąk i liściastych drzew powiał wiatr niosący ze sobą zapach, który sprawił, że cały zadrżałem. Wiatr przybrał na sile,
a powietrze wypełniło się zabójczym, trupim odorem miast dotkniętych przez zarazę i niepogrzebanych zwłok. Gdy oddaliliśmy się pospiesznie od tego upiornego wybrzeża, brodaty mężczyzna odezwał się w końcu słowami. To Ksura, kraina nieosiągalnych rozkoszy. Raz jeszcze biały statek podążył w ślad za niebiańskim ptakiem ponad ciepłymi, spokojnymi falami, pieszczonymi delikatną, wonną bryzą. Płynęliśmy dniami i nocami, a w czasie pełni wsłuchiwaliśmy się w melodyjne pieśni wioślarzy, równie słodkie jak owej nocy, kiedy oddalaliśmy się od brzegów mego ojczystego kraju. Była noc pełni księżyca, kiedy w końcu okręt nasz zakotwiczył w zatoce Sona Nil, strzeżonej przez bliźniacze kryształowe cyple wyłaniające się z morza i złączone w błyszczącym łuku. To kraina fantazji, na której brzeg, pokryty bujną zielonością, zeszliśmy po złotym moście z księżycowych promieni. W krainie Sona Nil nie istnieje ani czas, ani przestrzeń. Nieznane są zarówno cierpienia, jak i śmierć. Mieszkałem w niej przez całe eony. Gaje i łąki są tu niewiarygodnie zielone, kwiaty wonne i różnobarwne, strumienie błękitne, a ich szum zda się dźwięczną melodią, fontanny czyste i chłodne, zamki zaś, świątynie oraz miasta ogromne i majestatyczne. Nie istnieją tu żadne ograniczenia, bowiem spoza jednego wizerunku piękna wyłania się zaraz następny, jeszcze wspanialszy. Szczęśliwy i beztroski lud zamieszkujący tę krainę może, wedle życzenia, cieszyć się urokami miast, jak i żyznych wiejskich okolic. Przez wieki, kiedy tam wraz z mym brodatym towarzyszem mieszkałem, krążyłem jak urzeczony po przecudownych ogrodach, gdzie spośród kęp ukwieconych krzewów wyłaniały się osobliwe pagody i gdzie białe chodniki otoczone są z dwóch stron różnobarwnymi kwietnikami. Wspinałem się na łagodne pagórki, ze szczytów których mogłem podziwiać zachwycające panoramy, wieżyczki i dachy domów położonych w skąpanych w zieloności kotlinach oraz skrzące się złociście kopuły gigantycznych miast, malujące się na odległym, niedostępnym horyzoncie. Podziwiałem migotanie promieni księżyca, kryształowe cyple i spokojną zatoczkę, w której kotwiczył biały statek. Którejś nocy owego niezapomnianego roku tarp dostrzegłem na tle tarczy księżyca w pełni kształt przywołującego mnie niebiańskiego ptaka i poczułem pierwsze oznaki budzącego się we mnie niepokoju. Następnie rozmówiłem się z brodatym mężczyzną i opowiedziałem mu o swoich pragnieniach udania się do odległej Katurii, której nigdy nie widział żaden człowiek, a która, jak wieść głosi, znajduje się poza bazaltowymi słupami zachodu. Jest to kraina nadziei i zawierają się w niej ideały wszystkiego, co znamy, a przynajmniej tak powiadają ludzie. Brodacz powiedział mi wszakże: strzeż się tych niebezpiecznych mórz, gdzie, jak wieść niesie, ma leżeć Katuria. W Sona Nil nie ma bólu ani śmierci, ale któż może stwierdzić, co leży poza bazaltowymi słupami zachodu? Mimo to, przy następnej pełni księżyca wszedłem na pokład białego statku i z pełnym wahania brodaczem opuściliśmy szczęśliwą zatokę, wypuszczając się na niezbadane morza. Tak jak uprzednio, przed nami podążał niebiański ptak, prowadząc nas ku bazaltowym słupom zachodu.
Tym razem jednak nasi wioślarze nie podśpiewywali już raźno przy blasku księżyca. W myślach często wyobrażałem sobie nieznany ląd Katurii z jego wspaniałymi gajami i pałacami, zastanawiając się nad nowymi przyjemnościami, jakie mnie tam oczekiwały. Katuria, mówiłem do siebie, to miejsce, gdzie zamieszkują bogowie, kraina niezliczonych złotych miast. Lasy porośnięte aloesami i drzewami sandałowymi wydzielają urzekający aromat, niczym wonne gaje Camorino, a w konarach drzew śpiewają swe słodkie pieśni różnobarwnie upierzone ptaki. Na zielonych, ukwieconych zboczach gór Katurii wznoszą się świątynie z różowego marmuru, ozdobione płaskorzeźbami i malowidłami. Na dziedzińcach zaś stoją srebrne fontanny, z których wytryskują, szumiąc melodyjnie, strugi wonnej wody płynącej wprost z nurtów, biorącej swój początek w tajemniczej grocie rzeki Narg. Miasta Katurii okalają mury ze złota, ulice zaś brukowane są złotą kostką. W ogrodach owych miast rosną dziwne orchidee, a wonne stawy mają łożyska z koralu i bursztynu. Nocami ulice i ogrody rozświetlone są blaskiem barwnych latarni, wykonanych z trójkolorowych skorup żółwi, a tu i ówdzie słychać niezbyt głośne dźwięki śpiewaka i lutnisty. Wszystkie domy w Katurii są pałacami. Każdy z nich wzniesiono nad wonnym kanałem, którym płyną wody świętej Narg. Budowle wykonane są z marmuru i porfiru, dachy zaś z czystego złota odbijają zarówno promienie słońca, które migoczą i skrzą się radośnie w upalne dni, jak i splendor miast, którym rozleniwieni bogowie przyglądają się z odległych górskich szczytów. Najwspanialszym z nich jest pałac wielkiego monarchy Dorieba, o którym jedni mówią, że jest bogiem, choć inni uważają go za półboga. Pałac ów jest wysoki, a jego marmurowe mury zdobią liczne wieżyczki. W przestronnych komnatach zgromadzono najróżniejsze wspaniałości. Ściany obwieszone są zdobytymi przez stulecia trofeami. Dach z czystego złota wspiera się na kolumnach rubinowych i lazurowych, a wyryte w nich postaci bogów i herosów sprawiają, iż każdy, kto na nie spojrzy, ma wrażenie, jakby oglądał żywy Olimp. Podłoga pałacu wykonana jest ze szkła, pod nią zaś przepływają zmyślnie podświetlone wody Narg, ożywione kształtami zwinnych barwnych ryb, nieznanych poza granicami tej przecudownej krainy. Tak właśnie wyobrażałem sobie Katurię. Brodaty mężczyzna starał się nakłonić mnie do zawrócenia białego statku ku brzegom Sona Nyl. Nie uczyniłem tego jednak. Sona Nyl jest bowiem znana ludziom, podczas gdy brzegów Katurii jeszcze nigdy nie zdołało ujrzeć ludzkie oko. 31 dnia rejsu, w ślad za niebiańskim ptakiem, ujrzeliśmy bazaltowe słupy zachodu. Skrywała je mgła, tak że nie sposób było dostrzec tego, co znajdowało się za nimi, ani ich wierzchołków, choć niektórzy powiadali, że miały sięgać samych niebios. Brodaty mężczyzna ponownie usiłował nakłonić mnie do powrotu, ja jednak nie usłuchałem. Wydawało mi się bowiem, iż spoza zasłony mgieł, za bazaltowymi filarami dochodzą mnie głosy pieśni i dźwięki lutni, piękniejsze niż najwspanialsze pieśni Sona Nyl i odzwierciedlające moje najgłębsze oczekiwania, sławiące mnie, który przybywał z daleka w porze pełni księżyca i który zamieszkiwał w krainie fantazji.
Przy dźwiękach tej melodii biały statek wpłynął w mgłę rozciągającą się między bazaltowymi słupami zachodu. Kiedy zaś muzyka umilkła, a mgła się rozwiała, ujrzeliśmy nie brzegi Katurii, lecz wzburzone, niespokojne, bezkresne morze, ponad falami którego nasz bezradny okręt pomknął ku nieznanemu celowi. Niebawem usłyszeliśmy płynący z oddali huk spienionej wodnej kipieli, a oczom naszym ukazał się gigantyczny wodospad. Z jego monstrualnego progu wody wszystkich oceanów świata spływały w otchłań bezdennej pustki. Wtedy to brodaty mężczyzna, po którego policzkach ściekały stróżki łez, zwrócił się do mnie tymi słowy. Porzuciliśmy wspaniałą krainę Sona Nyl, której być może nigdy już nie ujrzymy. Bogowie są potężniejsi niż ludzie, a i oni zostali zwyciężeni. Ja zaś zamknąłem oczy, przygotowując się na niechybną śmierć i ostatnią rzeczą, jaką pamiętam, jest widok niebiańskiego ptaka, który trzepocząc błękitnymi skrzydłami, przeleciał ponad krawędzią kipieli. Usłyszałem głuchy łoskot, po którym nastąpiła ciemność, a zaraz potem krzyki ludzi i istot, które ludźmi nie były. Od wschodu powiał nagle porywisty wiatr i zmroził mnie do szpiku kości, kiedy skuliłem się bezradnie na wilgotnej, kamiennej płycie, która ni stąd, ni zowąd pojawiła się pod mymi stopami. W tej samej chwili dał się słyszeć kolejny głośny trzask i otwarłszy oczy, stwierdziłem, iż znajduję się na platformie latarni morskiej, którą opuściłem całe eony temu. W ciemności poniżej majaczył rozmyty kształt okrętu, który rozbił się na postrzępionych, bezlitosnych skałach, a kiedy powiodłem wzrokiem dookoła, stwierdziłem, że latarnia, po raz pierwszy odkąd przejął nad nią opiekę mój dziadek, była wygaszona. Tej samej nocy, ale później, znalazłszy się w wieży, zobaczyłem kalendarz ścienny wyglądający dokładnie tak samo jak w dniu, kiedy wyruszyłem w rejs. O świcie opuściłem wieżę i zbadałem wrak uwięziony na skałach, ale znalazłem tam jedynie dziwnego, martwego ptaka o piórach barwy lazurowego nieba i roztrzaskany maszt, bielszy niż spienione pióropusze fal, czy śnieg zalegający wysoko w górach. Od tej pory ocean przestał opowiadać mi o swoich sekretach i choć wielokrotnie wysoko na niebie wisiała błyszcząca tarcza księżyca w pełni, biały statek z południa już nigdy więcej nie przypłynął.